Nic nie robiam. Jest damage! Jest gold! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Pyrek oraz Adi. No cześć. Dzień dobry. No i zagramy sobie tutaj tryb dodatkowy, tak zwany dropshot. Jak to się po polsku nazywa? Cholera wie. Ale co jest ciekawego w tym odcinku? Rdzeń. No dobra, faktycznie. Co jest ciekawego w tym odcinku, to że jesteśmy aktualnie na 52. miejscu na świecie. Także możecie być podekscytowani czy coś innego. A, zapomniałem, że tutaj szukam meczu 3 godziny. O! Znalazło! Jest chyba 8 minut, jest! Widzowie, nie wiem na kogo gramy, ale szukało meczu 8 minut. Dlatego musi być grubo, wygrajmy to. Jedziesz Adi, lecisz. Jadę. Pamiętajcie, pełne skupienie i pełny knockout enemy. Ninja. Dawaj go. Demo i team player. To jest to co, o mamo. O tak. Dobra. Okej. Okay. O, nie to tak. Drop, szybko, to jest taktyczny backpass. Dobra. Proponowałbym nie grać wokół tej naszej tu pojedynczej dziury. Ale może nie, dobra, ja zapomniałem. Gram z ekipą wariatów. Ma być agresywny. No. Nie, do naszej dziury. Kurde, Pearson. Trzeba nie stoić po lewej. Dobra, następnym razem będę się nie ruszał. Okej. Okay. Niech to skazuje chociaż raz. Nie, no nie możemy takiego łomotu dostawać. Okej. Ale nie ma damage'a. A my nie potrzebujemy damage'a. Wykryj sobie skrzydełko i podleć trochę wyżej. Nie potrzebujemy robić damage'a. Dobra, w sumie to już nam wszystko jedno chyba, nie? No. Nie no, wygrywamy to. Jeszcze wygramy, spokojnie. W sensie mówię wszystko jedno, czy nam robią damage, czy nie, bo i tak już nie mamy w większości boiska. Nie, to a ty gdzie jesteś? Dawaj, raciszko. Okay. No, coś takiego. Sprowokujemy ich. Psychicznie z nimi wygramy, że mają tyle rozwalone i nic nie robią. Jest damage! Jest go! Ej, jakim cudem w ogóle? Co to się stało? Jak się musiał teraz stiltować? Czemu to w ogóle była dziura? Albo skozłowało przed tym. Nie no, to wyjdziecie skąd to tam 100. Ale tak już płacze, już narzeka, o. Nie, ja już ten... robiłem historię. Zbudowałeś pięknie, napięcie, rozumiem. Ale ich niszczymy, mówię, prowokacje na star, żeby się poczuli. Niszczymy. Ale proponuję uciekać od tej naszej dziury. Okej, robimy im kolejną, przewaga życia tu będzie. I teraz gol. Jakby na 2-0 tak strzelić nagle. Dajesz Adi. A moja, no dobra, spróbuję. Pięknie. Trochę za nisko poszło. No. Dobra, tam, strzelimy im zaraz. Lecę na bloka. Dobra, okej. Dobrze, okej. A ty jeszcze? Próbuję. Pyrek, kryjesz dziurę? Ja stoję z tyłu. Okej. Pięknie. Jest damage. I gol to będzie! 2-0! Czekajcie, ja sobie aż ich wyciszę, bo czuję zaraz taki tilt. Niesamowite, że jest 2-0 po takim początku. Aż sobie replaya od razu dodam, żeby na miniaturkę było. Dajesz Adi. Jadę, ale już powiem dziurę. Dobra. Przeciwnikiem. Nie zauważą jej. Nie wiedzą o niej. Spoko. Dobra. Pogadę. Nie! Dobrze. Ale dobrze, albo niedobrze, albo dobrze. Nie tutaj. A dobra, dobrze, jest tutaj dobrze. Nie ma dziury, okej. Okay. Stresujący jest ten tryb, tak powiem. O! Okej, okay. To niech kozuje. Pięknie. I śmieszne, jakby na 3-0 walnąć. Na tym trybie się nigdy tak nie wygrywała tutaj po takim starcie. Okej. Okay. Kurde, w dziurę trochę celuję, wiesz? Luz. Pięknie. To spadnie prawie. Okej, okay. Dobra, cofam mam się. Nie mam gusto. Kryję tę dziurę. Poczekaj, stoi za mną. Dobra. Nice. To skazuje tu. Walnę jeszcze tutaj w tą dziurę. Nie, Adi, skierowałeś to! A nie, to Pyrek był! Najgorzej. Okej. O, nie! Nie! Dobra. Uderz to. Tylko kalkulator. No nie, nie było to. Nie mam. Dawaj. Okej. Dobra, twoje. Bawię się z nimi. O, dobrze. I teraz gol. I to serio było kozackie. I na 3-0, przecież oni już nie mają szans.
Ale ich zniszczyliśmy! Ej, co to się stało? Jesteśmy najlepszymi dropshotterami. Ja cię kręcę. No, bez kitu. Najlepsi dropshotterzy, here. Ale są zniszczeni potężnie. Ej, oni nam chyba nie zrobili praktycznie obrażeń od tego początku, co nas zniszczyli. Solidny awans na 45. lokatę w rankingu. Wbiliśmy top 50 na wizji, au. Meanwhile... Racita to jest samica dzika chyba. To jest zwierzę w teorii, no. A few inches later. Adi nie ma wcale. Znalazł mecz! Znalazł mecz! Pomyśleć. Adi! Generalnie w państwa... Nie no, jak nie dołączy nas, to będzie padaka. Proszę, nie, nie no, nie gadajcie, że nas nie dołączy. Już gramy kolejną rundę państwa miasta. Nie wierzę, że nie znalazło! Dobra chłopaki, to miasto na J. Pyrek walnie w klawiaturę i bierzemy czwartą literę. Co to było? Malamy w klawiaturę. 3, 4. Znalazł mecz! Yeah! Dobra widzowie, dzisiaj będzie wyjątkowo krótki odcinek, ale żeby nie było, to krótki jest dla was, bo my tu siedzimy już prawie 50 minut i naprawdę jeden mecz się udało zagrać. No co ja mam poradzić? Tak to wygląda na dropshocie na wyższych rangach. Ale dziękuję tutaj za cierpliwość, za wspaniałą rozgrywkę w państwa miasta wszystkim użytkownikom, takim jak Pyrek. Dzięki, fajnie było. I Adi. Ej. No Adi, przypomnij, jakie ty tam zwierzęcia miałeś? Choinkę. Myślę, że to by było na tyle. Ej, pozdrowienia jeszcze. A jeszcze pozdrowienia, dawaj, Adi, ciśniesz. Nie no, Pyrek zaczyna z pozdrowieniami. Mamy tatę i psa ogrodnika, może być? Dobra, ja pozdrawiam siostrę i Loczko. Siostrę Loczka? Nie. Dobra, nie, już nie będę przedłużał. Możecie zostawić łapkę i przepraszam, nie wiem, może kiedyś dogramy jeszcze dropshota, jak będzie... Kiedyś pozbieramy materiał z całego tygodnia, jak kiedy się pomontuje trzy mecze. Dobra, bez przedłużania, elo.